Okej, okay, tak jak powiedziałem, nazywam się Adam Misionkiewicz, prowadzę agencję Inventica, która została założona przeze mnie i przez mojego kolegę Michała Polaka prawie 2 lata temu. Co prawda doświadczenie mamy blisko 20-letnie w branży marketingowej, ale stwierdziliśmy, że to jest dobry moment na uruchomienie agencji, która wyspecjalizowałaby się w typowo mobilnych technologiach. Jak wiecie, był wtedy tak zwany boom i wydawałoby się, że to jest świetna dziedzina. Życie nauczyło nas, że jest trochę trudniej niż się wydawało na początku. Tym bardziej, że próg wejścia wcale nie jest taki duży i pod tym względem bardzo przypomina tradycyjny internet. Aczkolwiek udało nam się pozyskać sporo fajnych klientów, ale o tym nie chcę odpowiadać, bo wszystkie agencje reklamowe chwalą się, że mają świetnych klientów, więc tu się akurat szczególnie nie różnimy. Pewnie kojarzycie nas z tej akcji, czyli my odpowiadamy z Michałem za popsucie Antiweba, który kiedyś był ładny, a teraz podobno jest gorszy. To jest jeden z takich projektów pewnie, który branża startupowa kojarzy. Innych nie będę wam tu pokazywał z typowo reklamowych, bo nie to jest dzisiejszym celem spotkania. Chciałem wam powiedzieć o projekcie, który jest czymś na pograniczu hardware'u, internetu, software'u. Pytanie podstawowe jest, ile z was słyszało o tak zwanych beaconach? No tak dużo, że w zasadzie chyba można by skończyć tą prezentację. No więc właśnie, jeszcze rok temu w zasadzie niewiele osób w ogóle wiedziało, co to beacony, aczkolwiek filozofia jest znacznie starsza i wywodzi się w ogóle z technik nawigacyjnych. My patrzymy na to trochę szerzej, ponieważ beacony są tak naprawdę pierwszym rozdaniem do czegoś znacznie poważniejszego. Ale żeby spróbować to rozwinąć w bardzo krótkiej prezentacji, to najprościej jest chyba patrzeć na to przez konstrukcję ewolucji internetu jako takiego, który, jak wszyscy pamiętamy, zaczął się gdzieś w 90-tych latach i w brzydkich, blaszanych komputerach. I ten internet tak naprawdę zmienił bardzo, bardzo wiele rzeczy. Niewielu wtedy wierzyło, że to jest możliwe, jak dzisiaj chyba nawet w internecie widziałem jakiś cytat z któregoś z magazynów, nie pamiętam niestety, którego dokładnie, którego redaktor w 90-tych latach zaklinał się, że internet niestety nie będzie w stanie zmienić w żaden sposób tego, jak ludzie funkcjonują, czy jak funkcjonuje demokracja, czy nawet tego, że nie będziemy w stanie nic czytać w nim i że na pewno magazyny drukowane nie znikną. Jak bardzo się pomylił, to widać dzisiaj. A on nie zrozumiał jednego. Nie założył, że technologia zacznie się rozwijać tak szybko, że znacznie zmieni oblicze tego internetu. I tu dochodzimy do 2007 roku, do momentu, zresztą dla mnie osobiście jest to chyba taki przełomowy rok dla technologii mobile. Mimo, że one istnieją od bardzo dawna. Ja tak naprawdę o rewolucji mobile słyszę od 90-tych lat, kiedy SMS-y się zaczynały i cały ten tak zwany marketing SMS-owy. Ale jak wiecie, wiele to nie zmieniło, poza tym, że zrealizowaliśmy kilka budżetów reklamowych opartych na kampaniach SMS-owych, to nic ciekawego się nie wydarzyło. 2007 rok to rok, kiedy pojawia się iPhone i zmienia reguły gry, czyli tak naprawdę już nie telefon, a terminal, który mamy w kieszeni, który pozwala na to, że ten internet może wreszcie wyjść z tego brzydkiego desktopowego komputera do urządzeń, które nosimy przy sobie, lekkich, poręcznych i w zasadzie pozwalający na korzystanie z internetu wszędzie, gdzie tylko można. I oczywiście dochodzimy do podstawowego pytania, co dalej? Wielu ludzi sobie zadaje to pytanie i każdemu się wydaje, że pewnie zna to rozwiązanie. Ja nie chcę tu udawać, że przychodzę z jakąś receptą, jestem kimś, kto wie, jak się to potoczy, aczkolwiek nasza intuicja jako ludzi, którzy robią ten internet od wielu lat, mówi, że chyba jesteśmy u progu kolejnej ewolucji internetu. Czyli tego, że może on wyjść poza ramy mobile'a. I tu dochodzimy do popularnego hasła ostatnio, Internet of Things, bardzo szerokiego, straszą wszyscy, że lodówka będzie się komunikowała z nami, ale tak naprawdę nie chodzi tylko o tego typu urządzenia. Tak naprawdę, żeby internet mógł się wyekstrapolować z tego swojego środowiska i stać się częścią rzeczywistości, potrzebuje urządzeń, które są takim interfejsem łączącym go z tym światem. To jest beacon. Tak wygląda nasz beacon, który pracuje na technologii Bluetooth Smart.
On poza tym, że stanowi jakiś element nawigacyjny, o którym za chwilę powiem szerzej, jest też takim zmysłem tego internetu rzeczy, czyli internet potrzebuje, poza tym, żeby się komunikować z tym światem, potrzebuje też wiedzieć, co się dokładnie go dzieje. I w tej chwili nasze beacony wyposażone są w możliwość mierzenia temperatury, światła, dźwięku i wielu innych rzeczy, bo tak naprawdę to jakie sensory taki beacon zawiera, zależy od całej masy różnych czynników i tak naprawdę wymagań, ponieważ projekty są bardzo różne. My tak naprawdę już w tej chwili mamy wiele rodzajów tych beaconów, zależnie od potencjalnych wdrożeń u naszych partnerów. W środku wygląda pewnie nieciekawie, bo chociaż dla nas najbardziej interesujące są nie obudowy, a właśnie to, co w środku siedzi, ale tak to już jest w tym startupowym etosie. Tym bardziej, że wreszcie po tych latach robienia internetu, który jest bardzo wirtualny, mamy możliwość tworzenia czegoś, co można wziąć do ręki i jest to bardzo dla nas fajne. Do tego stopnia, że zresztą tak naprawdę wszystkie agencje albo większość agencji interaktywnych zaczęła się gdzieś od tego parcia na technologię. Wszyscy, którzy interesowali się tym, chcieli coś więcej robić w tym biznesie, zakładali agencje interaktywne. Ja myślę, że większość z tych agencji dochodzi do takiego momentu, kiedy stwierdza, że robią ciągle to samo i ten internet już im nie wystarcza, więc zaczynają jako spółki technologiczne de facto szukać nowych pomysłów. Nie inaczej było z nami jakieś półtora roku temu, dwa lata temu, jesteśmy zaproszeni do przetargu organizowanego przez sieć dużych galerii handlowych i wtedy zapytano nas, czy jesteśmy w stanie wymyślić coś dla klientów tych agencji, co da im realny benefit, że nie będzie tylko kolejną aplikacją, która wysyła im kupony. Tylko zapytali wprost, czy jesteśmy w stanie zrobić nawigację wewnątrz pomieszczeń w dużych galeriach handlowych. Oczywiście nie dało się tego wtedy zrobić. Wymyśleliśmy różne cuda, włącznie z QR-kodami rozmieszczanymi w różnych elementach, ale to oczywiście nigdy nie może zadziałać jak należy. Były technologie oparte na routery Wi-Fi, ale ze względu na koszty i też nieodporność na różne czynniki zewnętrzne, nie udało nam się tak naprawdę doprowadzić tego projektu do końca. Ale już wtedy mocno zainspirowani tematem czuliśmy, że nawet ta podstawowa forma nawigacji, czyli to, że wjeżdżacie samochodem na parking w galerii handlowej i jeździcie 15 minut nie mogąc znaleźć miejsca do zaparkowania i później jeszcze błądzicie w Arkadii na przykład 4 razy dookoła, zanim uda się znaleźć sklep, to jest taka potrzeba, która na pewno musi się w przyszłości rozwiązać i dlatego zaczęliśmy bardzo mocno o tym myśleć. Mijał czas, pamiętam jedną z konferencji organizowaną przez Apple, gdzie na tablicy z tyłu pojawiła się taka mała wzmianka i beacons i wtedy wiedzieliśmy, że to już ostatnia chwila jest, żeby to zrobić. Oczywiście później, jak pewnie wielu z Was ma dostęp do części deweloperskiej iOS, pojawiło się tam sporo dokumentów, które przybliżały oczywiście w bardzo ogólny sposób, czym miałyby być iBeacons i jaka jest koncepcja. Wtedy już byliśmy mniej więcej przygotowani do tego, że Bluetooth jest całkiem niezłym rozwiązaniem, aczkolwiek nie ten stary Bluetooth, bo nowy Bluetooth ze starym ma jedyną rzecz wspólną tak naprawdę w tych zastosowaniach, tylko nazwę. Poza tym jest to zupełnie inny protokół i zupełnie inna gospodarka energią. Bluetooth LE, czyli Low Energy, pozwalający, że takie małe urządzenia działają nie miesiąc, a tak naprawdę rok, czy być może przy bardziej zaawansowanym podejściu do zarządzania energią, będą mogły działać nawet latami bez zmiany baterii. Wiedząc, że rynek goni za tą technologią wewnętrznej nawigacji, zresztą Google pracuje od 5 lat bodajże nad systemami, nie udało mu się zrobić tego efektywnie. Dzisiaj wszyscy przyspieszają. iBeacons, czy jak inni nazywają to proximity sensors, mają naprawdę zmienić relacje w zamkniętych pomieszczeniach. Jak pewnie wiecie, 90% według jakichś badań, które niedawno widziałem, spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, które są całkowicie niezagospodarowane, jeżeli chodzi o technologie informatyczne, internet konkretnie. My na beacony patrzymy tak naprawdę na dwa różne sposoby. Pierwszy to jest nawigacja, o której za chwilę trochę więcej powiem, a drugi to jest kontekst. Różnica polega na tym, że żeby zrealizować prawdziwą nawigację, czyli pozycjonować kogoś w jakiejś przestrzeni, trzeba zawiesić tych beaconów w odpowiednich miejscach, załóżmy 4 czy 5, tak? W przypadku budowania kontekstu wystarczy nam jeden beacon, do którego tak naprawdę mierzymy tylko odległość, więc ten kontekst w aplikacji można uruchamiać zależnie od odległości tylko jednym beaconem.
hardware'owym tak zwanym. Dokładniej mówiąc, różnica między nawigacją, tak jak na tej ilustracji widać, są to kilka beaconów, minimum trzy, które na zasadzie triangulacji, czy jak niektórzy uproszczają triangulacji, pozwalają wytyczyć pozycję na mapie. Wytyczając pozycję, można generować w tym wirtualnym świecie strefy interakcji, które możemy określać specjalnym oprogramowaniem. Problem tej technologii polega na tym, że trzeba zmapować to miejsce, czyli trzeba umieścić fizycznie te beacony na mapie, aczkolwiek my pracujemy nad dedykowanym systemem do map wewnętrznych. Chcemy też być za chwilę takim providerem przestrzeni pod dachem. Proximity Context pozwala użyć pojedynczych beaconów bez mapowania. To jest drugi standard ich działania, znacznie prostszy. To jest krótki film, który nagrałem kilka dni temu, żeby pokazać klientowi mniej więcej, jak działa Proximity. Beacony umieszczone są w pudełkach po grach. Demo jest bardzo proste, ma pokazać, jak dokładna jest precyzja działania w przypadku pojedynczych beaconów. One po prostu ładują w tej chwili odpowiedni JPEG i odtwarzają dźwięk zależnie od produktu, który jest. Jak widzicie, dokładność jest na pojedynczych beaconach wystarczająca, żeby ten kontekst przypinać co do centymetra. Oczywiście znacznie łatwiej jest, kiedy ta odległość jest trochę większa. Graniczna dla jednego beacona to jest kilkadziesiąt metrów. Teoretycznie według specyfikacji podaje się, że to jest 50 metrów. W rzeczywistości jest to trochę mniej, zależnie od otoczenia. W drugim trybie dema przypięliśmy strony internetowe, które otwierają się w takim Explorerze, zależnie od produktu, przy którym się znajdują. To jest akurat demo Killzone'a, znaczy recenzja. Może trochę pośpieszę, bo będziemy tracić 5 minut życia. Tu widać, kiedy produkty są bardzo blisko siebie, ponieważ gdzieś tam pojawił się zarzut, że z Bluetoothem jest problem, kiedy są bardzo blisko siebie produkty, czyli nadajniki. Jak widać, nawet przy tak bliskim rozłożeniu, przy naszym beaconie, który jest dosyć mocno skustomizowany, jeżeli chodzi o technologię, nie ma problemu z tym, żeby w bardzo bliskiej interakcji. Teraz zobaczycie, ten jest ustawiony na działanie na 2-3 cm i w tej chwili się zmieniło, kiedy jest bliżej. To, co jest najciekawsze, zresztą kiedy rozmawiamy z inwestorami, bo nie jest tajemnicą, że szukamy finansowania na te wszystkie nasze pomysły. Jesteśmy gdzieś pod koniec drogi. Myślałem, że dzisiaj uda nam się ogłosić, który fundusz nas wsparł, ale jeszcze nie możemy tego zrobić. I często fundusze na tych spotkaniach, które odbywamy od kilku miesięcy, pytają, że największe ryzyko, jakie widzą w tym biznesie, to jest jego skala, że tak naprawdę każda branża, którą my opisujemy i którą za chwilę pokażę, jest potencjalnym rynkiem. I oni w takim razie mówią, no ale jak wy chcecie to zrobić, żeby te wszystkie branże ogarnąć? My patrzymy na to zupełnie inaczej. Dla nas tak naprawdę największą zaletą tego biznesu jest to, że on jest adoptowalny praktycznie w każdej branży. I czy to będzie hala przemysłowa, czy to będzie sklep, czy uczelnia taka jak ta. Nie stanowi to problemu. Tak naprawdę udało nam się zbudować jeden GeoCMS, który tym wszystkim ma zarządzać. On jest absolutnie skalowalny i wdrażalny we wszystkich branżach, ponieważ cała struktura i technologia jest dokładnie taka sama, czy to będzie retail, czy to będzie szpital, na którym pacjentom zaczepimy bransoletki, które pozwolą śledzić czy starsze osoby, czy wszystkie inne, ale to, co najważniejsze, jeżeli lekarz wejdzie do sali z tabletem, to będzie mógł widzieć te 9 osób, które tam leży z wynikami badań. Jeżeli podejdzie do konkretnej osoby, to system przełączy i pokaże wyniki badań tej konkretnej osoby. Tak samo może ją zaczepić na korytarzu i bez wyszukiwania. Tu jest ciekawy przypadek. Jak spotykamy się z tymi wszystkimi potencjalnymi partnerami, to dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy. Na ogół po 15 minutach prezentacji zaczynają sami generować całą masę nowych pomysłów. I w przypadku szpitali pojawiła się taka potrzeba, że tak naprawdę w tej chwili znacznie ważniejsze jest śledzenie lekarzy, a nie pacjentów, bo się okazuje, że te szpitale są na ogół bardzo duże i czasami dany lekarz danej specjalizacji jest potrzebny natychmiast, a się okazuje, że w sumie nie wiadomo, czy on jest 20 metrów, czy w zupełnie innej części szpitala.
W wielu przypadkach odbywa dzisiaj się to tak, że biorą, bierze siostra czy ktokolwiek, kto się tym zajmuje, telefon i obdzwania tych lekarzy, pytając, gdzie są. I nasz system w przyszłości pozwoli automatycznie określać miejsca tych lekarzy i wzywać ich automatycznie, co pozwoli zaoszczędzić te 15-20 minut czasu. A jak wiadomo, akurat w tej dziedzinie jest to kwestia życia czy śmierci. W innych wdrożeniach widzimy bardzo duży sektor dla agencji reklamowych, chociaż ja bardzo nie lubię mówić o beaconach w kontekście reklamy, bo to budzi sporo emocji, co widać po komentarzach w internecie, szczególnie u konkurencji, która postanowiła sobie, że głównym elementem, który chcą komunikować na zewnątrz, to jest element właśnie reklamowy, a konkretnie wysyłania kuponów rabatowych. Mimo to oczywiście my się chcemy trochę odcinać od takiego typowo reklamowego podejścia do beaconów, ale nie chcemy też tracić tego rynku oczywiście i tutaj rozmawiamy z kilkoma większymi agencjami, które mają być partnerami dla naszego projektu i my ich szkolimy, dajemy im sprzęt, a oni mają wymyślać, jak wykorzystać beacony w typowym ambient marketingu czy innych akcjach zorientowanych na angażowanie ludzi. I to jest bardzo szeroki temat. Oczywiście najbardziej naturalny świat, którym wszyscy się chwalą, jeżeli chodzi o beacony, to jest kwestia muzeów chociażby, czyli możliwość śledzenia ludzi oczywiście w kategorii takiej, co za chwilę powinien rozwinąć w ogóle, bo to jest kolejna wielka obawa, która wynika ze śledzeniem ludzi. Ale zmierzam do tego, że system pozwala zaprojektować doświadczenie użytkownika na bardzo podobnej zasadzie, jak to się dzieje w internecie, czyli kiedy planujecie swój serwis internetowy, I zastanawiacie się, co ma się dziać z tym użytkownikiem po wejściu na główną stronę, jak ma dalej przepływać na kolejne podstrony i z której podstrony ma wyjść. Dokładnie beacony i ten system pozwala planować tego typu interakcje w rzeczywistości, która nas otacza. Czyli możecie dokładnie przewidzieć, co się dzieje w momencie wejścia użytkownika, jak aplikacja ma go poprowadzić dalej i jakie benefity mają go spotkać po drodze. To, co jest istotne, nasz system od początku do końca jest pomyślany na benefity dla użytkowników. Ja wierzę, że retail czy cały ten biznes, który teraz już bardzo chce beaconów i systemu do śledzenia użytkowników, skorzysta wtedy, kiedy wszyscy inni będą mieli z tego benefity. To mniej więcej jest tak, jak z chęcią uruchomienia GPS-a, kiedy jedziecie w miejsca, które jeszcze nie odwiedzaliście. I nie wierzę absolutnie w to, że można w tej chwili mówić tylko o biznesie, na którym ma skorzystać wielki biznes, bo tak po prostu to nie zadziała. Widzimy duży rynek w programach lojalnościowych, w kawiarniach, restauracjach, gdzie mamy też fajny, dedykowany produkt dla tego sektora, też uzupełniający tak naprawdę firmy, które już istnieją, ponieważ my wierzymy też w to, że wchodząc w te sektory nie chcemy wysadzać biznesów, które już tam istnieją, tylko raczej szukamy rozwiązań takich, żeby uzupełnić ich ofertę i dać pewne możliwości, które wcześniej nie były absolutnie możliwe. Obiekty administracji, wszyscy się śmieją, jak o tym mówimy, ale zaskoczę was, to jest tak naprawdę chyba najbardziej gorący w tej chwili nasz temat, który wydaje się najszybciej do przeskalowania. Nie te wielkie galerie, ale miejsca typu urzędy. Rozmawiamy z urzędami dużych miast i wszyscy są bardzo, bardzo nakręceni. Co więcej, na przykład Urząd Miasta Warszawy zgłosił się do nas sam, więc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania jest bardzo duże, szczególnie w kontekście rzeczy związanej z osobami niewidomymi. I to jest bardzo, bardzo szeroki temat. O ile w tych wcześniejszych przykładach realizacji to są jakieś dodatkowe rzeczy, które mają albo ułatwiać, albo coś tam fajnego wysyłać. W przypadku niewidomych jest to w wielu przypadkach zmiana z komfortu życia. Koniec? O Jezu, jak to szybko leci. To więc muszę teraz przelecieć trochę tą prezentację. My robimy w tej chwili hardware i software. Głównym atutem rozróżniającym nas od konkurencji, bo pewnie takie pytanie by za chwilę padło, ponieważ jak już tych firm kilka się objawiło, to jest to, że my tak naprawdę robimy własny hardware, optymalizujemy go pod nasze potrzeby, ale naszym celem jest software i to, co budujemy, to budujemy duży GeoCMS w chmurze. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to pewna analogia do czegoś, co znacie, co się nazywa WordPress, przy którym content przypinacie do tagów w naszym systemie.
przypinacie poza tagami, przypinacie realne miejsca, czyli beacony, do których możecie podpinać różne treści. A nad wszystkim ma stać jedna wspólna aplikacja, która jeszcze nie ma nazwy, ale jako codename możemy ją nazwać Matrix, bo to jest trochę taki Matrix, czyli aplikacja, która pozwala odkrywać content, którego nie widzicie, kontekst miejsc, przedmiotów, przestrzeni. Dodatkowym naszym modelem biznesowym, który wynika z tego, że jest po prostu zainteresowanie na rynku, aczkolwiek my go traktujemy trochę jako plan B, to jest budowa pod konkretne zamówienia, czyli system skustomizowany całkowicie. I takie rzeczy robimy, niestety, chociaż absolutnie nie lubię prezentacji, gdzie prezenter mówi, że nie może czegoś powiedzieć, ale zaczął. Ale faktycznie tutaj mamy bardzo, myślę, spektakularne wdrożenia w pierwszym kwartale 2014 roku. Myślę, że za jakiś miesiąc będziemy mogli o nich trochę więcej powiedzieć, ale to jest tak naprawdę taka walidacja z rynkiem trochę pomysłu. Dopóki nie zrobimy tych wdrożeń w dużych, spektakularnych miejscach, to rynek nie będzie wiedział, czy to się do czegoś nadaje. Galerie handlowe są o tyle dobre, że przewija się tam bardzo wiele ludzi. Gdzieś tam w tym właśnie kierunku będziemy celować, jeżeli chodzi o te customowe wdrożenia. Pominę rzeczy, których chciałem mówić, ale przez to, że nie ma czasu. Pokażę dwa wdrożenia, bo to jest generalnie ciekawe, że jak zaczniesz szukać miejsc, w których beacony działają, to się okaże, że ich nie znajdziecie zbyt wiele. Wynika to z prostej przyczyny. Na początku wszyscy się zachłysnęli technologią i się chwalili dookoła, co robią, ale po tym, jak sobie uświadomili, z czym mają do czynienia i jak istotna jest ta technologia, którą duże firmy określają jako jedna z podstawowych strategii na najbliższe 8 lat, to więc trochę zamilki i stwierdzili, że zaczną się chwalić dopiero, jak zrobią faktycznie coś dużego. Jak na razie Apple zrobił jedno takie demonstracyjne wdrożenie na stadionie baseballa, bodajże baseballu. Przejmują ludzi już beaconami w momencie, kiedy wsiadają z metra i później śledzą ich poczynania. Jeżeli spędzają dużo miejsca w parku przed pomnikiem jakiegoś baseballisty, to wtedy, kiedy on idzie koło sklepu na przykład, to wysyłają mu dodatkową informację rabatową z czapeczką. System działa tak, że po przekroczeniu parku przełącza się na tryb ticketa, biletu. Bilet skanuje kasjer. Aplikacja przełącza się później automatycznie w tryb doprowadzenia go do jego fotelika, na którym ma siedzieć. Później w czasie przerwy meczu na przykład proponuje mu automatycznie doprowadzenie do hot doga i tak dalej. Czyli taki cały experience od początku do końca zbudowany w jednej aplikacji. Kilka dni temu gdzieś się przebiło do mediów inne wdrożenie związane z magazynami. Jest firma w Anglii, wydawnicza, chce przenieść do świata wirtualnego znany przypadek z miejsc publicznych, gdzie macie rozłożone magazyny do czytania, czy to są puby, czy inne miejsca. System działa tak, że w tablecie albo w telefonie beacon zainstalowany w danym pubie odblokowuje dostęp darmowy do tych magazynów, które normalnie by leżały na stole. Właściciel pubu może subskrybować te magazyny i udostępniać swoim użytkownikom, czyli jeżeli chcą czytać za darmo, wchodzą sobie do tego miejsca i automatycznie mają za darmo. Wychodzą z tego miejsca, system znowu wraca do starego położenia, czyli muszą za niego zapłacić, żeby czytać. Okazało się, że przy pierwszych wdrożeniach to działa całkiem fajnie, już się chwalą, że piszą do tego wielki system pozwalający na zarządzanie dostępem magazynów darmowych w takich miejscach właśnie jak puby czy inne. Dziękuję bardzo za uwagę.